podsumowaliśmy minione 5 miesięcy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej. Właściwie wszystkie głosy w tej dyskusji wskazywały na zjawiska negatywne. Zarówno bardzo mocno odczuli te nowe przepisy producenci, jak i hurtownicy, jak i apteki. W przyszłym roku również będzie następowała dalsza część zmian związana z ustawą refundacyjną, ponieważ zniesieniu ulegnie marża hurtowa od 1 stycznia przyszłego roku i to też na pewno wprowadzi zmiany na rynku przynajmniej dystrybucji farmaceutycznej. Nikt się nie spodziewał aż takich dużych zmian i tak dużego spadku rynku farmaceutycznego. Rynek spadł prawie o 12%. To są naprawdę duże zmiany, które będą miały przełożenie na funkcjonowanie wszystkich podmiotów. Ustawa wprowadziła tak de facto zmiany przede wszystkim dla pacjenta, spowodowane wzrostem współpłacenia przez pacjenta. To jest z 33%, które były do tej pory, do 38%. Czyli teoretycznie poziom tego współpłacenia pacjenta jest zdecydowanie wyższy. Farmaceuci, jak i lekarze reagują w tej chwili bardzo emocjonalnie na zmiany, które są wprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany marżowości produktów uderzają w apteki. Znaczna część tych aptek niestety będzie musiała zbankrutować. Rośnie jednocześnie rola aptekarzy, farmaceutów w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Lekarze są mniej chętni do wypisywania leków refundowanych, a tym samym rynek zmierza w kierunku leków OTC. To powoduje, że decyzje będą podejmowane nie na poziomie gabinetu lekarskiego, tylko na poziomie apteki. Dopiero w 2014 roku będzie można tak naprawdę ocenić całość zmian, w które weszliśmy tak naprawdę w ostatnim kwartale zeszłego roku. Bardzo ważnym elementem tego procesu będą nowe negocjacje w przyszłym roku, jak i też to, co zadzieje się na poziomie szpitali. Jestem w Polsce 22 lata. Cały ten okres polski rynek rósł. Ten rok jest pierwszy, kiedy ten wzrost się zatrzymał. Mówimy o spadku, ale dalej myślę, że to jest prosperujący rynek. Branża farmaceutyczna, trzeba popatrzeć na nią z perspektywy długofalowej, dlatego że rozwój produktu jest długi, 20-15 lat i musimy patrzeć w dłuższej perspektywie. Natomiast ja myślę, że czas pokazać, że polska medycyna potrafi leczyć i świat potrafi kupować jej produkty. Tematów jest bardzo dużo. Staramy się tutaj pokazywać już takie konkretne implikacje poparte konkretnymi wynikami badań, ale również uczestnicy, prezesi i dyrektorzy największych firm farmaceutycznych w Polsce pokazują pewne własne, przetestowane, sprawdzone metody i rozwiązania właśnie na to, jak sobie poradzić w obecnej, tak bardzo trudnej sytuacji dla branży farmaceutycznej.